mytrójmiasto.pl. To wszystko między nami. Jak myślisz, na czym polega praca testerki wierności? Na sprawdzaniu, czy facet jest warty dziewczyny. Czy testuje wszystko? Nie wiem, no kurde, no co, żeby dbała o nas, nie? No, wydaje mi się, że badają wierność mężczyzn. A w jaki sposób? Próbują ich uwieść, nie wiem, może jakoś się z nimi umówić. Ale nie, ja na to bym akurat nie poszedł, nie? A podejrzewałeś kiedyś, że piękna kobieta, która ciebie może podrywać, to jest właśnie taka testerka wynajęta przez twoją żonę? Cały czas mam takie podejrzenie, że są wynajęte kobiety, te, które się do mnie uśmiechają. W którym momencie ona by przestała? Czy musiałaby do czegoś dojść? Nie, myślę, żebym to... A chociaż nie wiem. Zależy, jaka by była, nie? Ale nie, myślę, żebym to zbastował, zastopowałbym dosyć brzydko. Do takiego momentu doprowadzę, do którego on daje się doprowadzić. A myślisz, że takie testerki wierności sypiają z mężczyznami, do których dostają zlecenia? Nie mam pojęcia, jeszcze się nigdy z takim czymś nie spotkałem, żeby mnie ktoś testował, no. Ale chyba śpią, no muszą, no jak już to sprawdzają do końca, to do końca, nie? No, chyba raczej na tym ich praca nie powinna polegać. Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy mężczyzna jest zdolny umówić się z taką kobietą, a nie o to, żeby się z nim przesypiała, no bo to już jednak wchodzi w prostytucję, a to raczej chodzi o inny zawód. Czy wynajęłybyście testerkę wierności, żeby sprawdzić swojego faceta? No chyba nie. Znaczy zależy od zachowania faceta. Jakbym miała jakieś podejrzenia, to zastanowiłabym się, ale na razie na tą chwilę nie. Wydaje mi się, że nie do końca, bo raczej trzeba mieć zaufanie do partnera i raczej z nim porozmawiać, niż go sprawdzać. Nie, myślę, że nie. Ja nie muszę wynajmować żadnych testerek wierności ani niczego takiego, no bo po prostu wierzę mojemu chłopakowi. Uważam, że jeżeli się facetowi ufa, to się z nim jest, a jak się mu nie ufa, to po prostu się z nim nie jest. A gdybyś miał taką sytuację, skusiłbyś się na taką testerkę? Ciężko odpowiedzieć, to zależy już od kobiety, znaczy się od mojej kobiety. Jeżeli bym zakochany, to pewnie nie. Nie wiadomo, jakby to było, tak? Ogólnie wolny jestem, mogę robić wszystko, tak? No to... Ale pewnie dałbym się. Jakby jakaś piękna była, no, no... Jeżeli mam kobietę, to mam jedną. Bo mam żonę, mam córkę. Mam 33 lata. A nawet tego by nie musiała ta moja piękna, sympatyczna kobieta robić. Bo po prostu bym się nie skusił na to. Nie. Dlaczego? Mam dziewczynę, chyba nie. Nie, nigdy w życiu. Ja jestem wierny. No, naprawdę. Wierność to jest podstawa. A jak myślicie, co takie testerki robią? Jak się zachowują? No, ja cię bym to sprawdził. Z chęcią bym to sprawdził. A mówiłeś, żebyś się nie skusił. Ale sprawdzać trzeba. Będę pionierem. Czy stosuję jakieś specjalne fortele? Myślę, że mężczyźni chyba... przynajmniej niektórzy mężczyźni, no by poszli na to, na taką lasę, która jest taka łatwa, tak? Nie. Faceci są wzrokowcami i czasem biorą, co popadnie. A dlaczego dziewczyny nie ufają swoim chłopakom i wynajmują takie testerki? No to chyba tak samo, dlaczego mężczyźni nie ufają swoim dziewczynom, swoim partnerkom, tak? Nie wiem, no ogólnie dziewczyny to zdradzają cały czas, są niewierne. Co możemy jeszcze więcej dodać, Patryk? Czyli powinien istnieć taki zawód jak tester wierności, tak? Twoim zdaniem? Pewnie, że tak. Powinno coś takiego być. Nie, no ogólnie powinni sobie ufać partnerzy, tak? No, ale zaufania nie ma, no to nic z tego nie będzie. Wątpię, żeby normalna kobieta to robiła. Znaczy, nie wynajęłaby.